I pomyślałem sobie, spróbuję, może właśnie to coś dla nich, taka pomoc dla innego chorego kolegi. Może przy tej okazji strząsną z siebie jakąś niemoc wynikającą z długotrwałej choroby. Gdy przybyliśmy na miejsce, no to była nasza rozpacz, jakbyśmy zobaczyli ten budynek, w jakim był stanie. No nie dziwi mnie to, że Rafał w takich warunkach zachorował i trafił do kliniki. Nie wiadomo, od czego było zacząć. No w końcu moją decyzją rozebrać to wszystko i wziąć się do roboty. Myśmy początkowo nie wierzyli, że może jakieś tam bajki opowiadać i co. Rodzeństwo Rafała, jak budowaliśmy ten dom, to bardzo nam pomagała. Taka mała dziewczynka, nawet 3-latka, nie wiem czy miała, wzięła takiego cegłę dużą i szła i popatrzyła się, że jest zrób. Nie wiedziała, co zrobić, czy przeskoczyć, czy coś zrobić. Wszyscy się popatrzyli na nią, ona przerzuciła cegłę, przeskoczyła, wzięła i poszła za nim. Wyszły z tego dwa pokoje, pokój na chłopców i pokój na dziewczynek. Także każdy ma swoje łóżko. Przyjechał w październiku, konkretnie 11 października, ze swoim nieodłącznym murarzem Leszkiem Petrukiem i w przeciągu jednego dnia założyli ogrzewanie centralne, elektryczne oraz ocieplenie części dachu. Może jako człowiek bardziej doświadczony, żyjący na co dzień problemami ludzi, zostawił nam plan, który bardzo nam jest przydatny do realizowania dalszego programu w tej rodzinie. Chcieliśmy odpowiednio zająć się tymi dziećmi, żeby one się otworzyły bardziej na świat, żeby zmienić też sposób myślenia tamtejszych ludzi, którzy odsunęli te dzieci na bok. Obcy człowiek przyjechał tu w nasze tereny, aby pomóc biednej rodzinie. My mieszkaliśmy tutaj i tego żeśmy nie widzieli. Dopiero po wyjeździe dyrektora Kamińskiego stworzyła się jakaś inicjatywa, aby pomóc tym ludziom i jakoś się nimi zaopiekować. W stosunku do gminy jest człowiekiem bardzo zaangażowanym i interesują go wszystkie sprawy, które w mieście się dzieją i jest zawsze gotowy do niesienia pomocy. Przez powódź zostałam zniszczona, doszczętnie, meble i wszystko. Jestem samotną matką wychowującą dziecko i po prostu nie miałam znikąd pomocy, którą udzielił mi pan Kamiński, dając kontener w zamian, bo mieszkałam w namiocie, dostałam namiot i oferuję po prostu zbudować dom, w którym mam zamieszkać. Trzeba robić coś dobrego. To może brzmi banalnie, ale tak to jest. Bronisław umie skupić ludzi wokół siebie, przyciągnąć ludzi, którzy razem z nim współdziałają. Takim jego działaniem jest na przykład Fundacja Arnika, która pozyskuje pieniądze nie tylko na terenie naszego kraju, ale i poza granicą. Założył Stowarzyszenie Szwajcarskie. Zaprasza także warszawskich malarzy, organizując plener malarski na terenie Bukowiny, Pstrążnej, Kudowy. Uczy nas szacunku dla innych ludzi, miłości, ale też nie tylko do innych ludzi, ale też do zwierząt. To jest też ważne w życiu, żeby szanować zwierzęta, przyrodę, to wszystko, co nas otacza. Jak to się stało, że pan się znalazł w domu państwa Grzmocińskich w Podmławu, w Stupsku? Zatelefonowała do mnie pani profesor Roma Rokicka-Milewska, kierownik Kliniki Hematologii, Pediatrii i Onkologii w Warszawie, żeby przyjąć do Orlika Rafała Grzmocińskiego, który zakończył leczenie w klinice, powinien być skierowany do domu lub na rehabilitację, ale przede wszystkim na rehabilitację. Pani profesor przy tym zaznaczyła, że najlepiej by było, gdyby to dziecko trafiło od razu z kliniki do nas, a nie do domu,
bo tam są bardzo trudne warunki. Dzisiaj, po paru miesiącach przyglądania się tej sprawie i ratowania tej rodziny, myślę, że taka rodzina pani Aliny, mówię o matce tych dzieci, jest prawie w każdej wsi. Mamy obraz, co mamy w kraju, jaki mamy problem. Czy wtedy właśnie, będąc u tej rodziny w Stubsku, wpadł pan na pomysł zorganizowania samopomocy dziecięcej? Nie. Wtedy nie. Wtedy po prostu byłem przerażony tym, co widziałem, bo była 17:30, gdy przyjechałem do domu i dzieci sobie robiły jakiś obiad. To znaczy tam gotowali jakieś liście kapuściane. Jeszcze nie jadły śniadania ani nic innego w tym dniu. Wszystko w jednej izbie maleńkiej, 16 m2, spali po troje na jednym łóżku. To było coś strasznego. Jedna miednica, 10 osób się w tej miednicy miało. Zobaczyłem, co można zrobić, rodziców nie było, co można jeszcze zrobić w tym domu. Obok przez ścianę był chlebik, którym dzieci, jak wiedziałem od Rafała, podsypiały, gdy było cieplej, prawda, w cieplejsze miesiące. Szybko wszedłem do tego chlebika, obmierzyłem, jak on wygląda. Pomyślałem sobie, można tu zrobić dwa pokoiki. Poszedłem odszukać rodziców. Rozmowa była dość nieprzyjemna dla tychże rodziców i wyjechałem do Kudowy. I wtedy pan stwierdził, wtedy właśnie wpadłem na pomysł, żeby przyjechać z dziećmi i pokazać. Po prostu przyszedłem do dzieci i powiedziałem, jaka jest sytuacja. I kto by zechciał pojechać ze mną do Stubska? Wybudować dom Łukasza? Wybudować te pokoje. No i wtedy dopiero zacząłem sobie snuć całą koncepcję, że to właśnie jest dobra robota, świetna też i psychoterapia. A ponadto, jeżeli to wykonają dzieci, które jeszcze figurują w spisach chorych onkologicznych, jeżeli to jest możliwe w ich wykonaniu, to jest możliwe dla wszystkich. I udało się. I udało się oczywiście, bardzo, 12 dni i wszystko się udało. Wyjechaliśmy, zapalając światła, były wszystkie pokoje wymalowane. A jak potraktował? A jak ten pana pomysł i pana akcję, działanie potraktowali państwo Grzmocińscy? Pan Grzmociński zginął wcześniej w wypadku samochodowym. Została matka, wdowa i jeszcze jedno dziecko się im urodziło po śmierci ojca, więc już było 10 i kilkumiesięczny ten najmłodszy. Przyjęli nas trochę nieufnie, ale z pewną pokorą. Powiedziałbym, w niczym nie utrudniali nam całej akcji. I z dnia na dzień byliśmy dla nich coraz bardziej sympatyczni. No, jak odjeżdżaliśmy, to byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. Nie wiem, czy my damy radę się wyczerpać wszystkie wątki pana działalności. Niesie pan pomoc osobie, która straciła wszystko w powodzi lipcowej, pani Marii Janiszewskiej. Wiem, że zorganizował pan dla niej kontener mieszkalny, podczas kiedy zaoferowano jej namiot, w którym miała przeżyć zimę. Wiosną wiem, że chce pani Marii wybudować dom. Czy to również będzie działo się w formie samopomocy? Tak. Dwie panie bardzo zaangażowane w pomoc powodzianom, pani Łopatyńska z Kudowy i pani marszałek z Dusznik, przyjechały do mnie. Powiedziały, że jeździ pan gdzieś tam za Warszawę z dziećmi, a tu powódź nam rozwaliła domy. Bierz pan te dzieci tutaj 40 km stąd i zbuduj pan te domy. To się musi udać, jeżeli tam się udało. No powiedziałem, że... powiedziałem o tym, jakie są zasady naszej akcji, że to raczej musi być chore dziecko i tak dalej, ale tam jest chore dziecko, oświadczyły mi, matka z dzieckiem śpi pod namiotem, 0 stopni już na polu. Jedź pan i buduj. Więc mówię, że sprawa jest trudna, dom jest zupełnie do niczego rozwalony, ona jest w ciężkiej depresji, nie opuści tej rudery, czyli będzie nocować w tym namiocie, zimować w tym namiocie, a tam są zimy mocne. Dałem jej kontener, jeden z naszych zaplecza budowy. Dobry, bardzo dobry kontener i powiedziałem, że musimy zbudować domek. Pani Maria mówi, że nie ma pieniędzy. Wtedy wpadłem na taki pomysł. Myślę sobie, a jak zbudować dom, nie mając pieniędzy?
Jest to pomysł, który też wielu ludziom przychodzi do głowy taki. Tak, i nie wam to jest możliwe. Wyszedłem z tego pomysłu, że bardzo trudno było ulokować kontener koło jej domu. Bo właściwie on leży na zboczu górki, przy samym potoku. Pomyślałem sobie, że o wiele szybciej, taniej będzie wybudować kontener na przykład z cyporeksu, to... niż go tam przywieźć i dźwigiem wstawić. Czyli zbudować garaż, trochę większy garaż, 3 na 6 metrów, żeby to było połowa domu. Czyli krótko mówiąc, z pochyleniem. I potem dobudować tak, resztę. A kiedy... potem w drugą stronę wyponczkować z tym garażem, połączyć. Ileż można dać za garaż? Mówiąc starymi pieniędzmi, około 80 milionów na Kłodczyźnie miałby pan dobry garaż. Ja mówię 100, ale od razu z kominem i mieszkalny. A drugie 100, no druga połowa i mamy za 200 domek. I mówię, panie Mario, przyjedziemy i ten domek na wakacje zbudujemy. Oj, sądzę, że po tym programie pan będzie miał dużo zleceń, panie Bronisławie. Ta idea samopomocy jest piękna i pożyteczna i dzięki panu znajduje ona materialny wyraz. Ale dlaczego jest tak, że trzeba kogoś z zewnątrz? Tutaj mówił jeden z mieszkańców Stupska, że oni się tą rodziną nie interesowali za bardzo, że dopiero teraz po pana przyjeździe oni się tym zainteresowali. Myślę, że my wszędzie mamy takie rodziny i jakoś ich nie widzimy. Trochę się do tego przyzwyczajamy, trochę się znieczulamy, trochę się uprzedzamy. Ja to widziałem w Stupsku. Na ogół społeczeństwo było wobec nas dość sympatyczne. Trochę też zgorszone, że przynajmniej niektórzy byli zgorszeni, że właśnie takim pomagamy. Ja im natomiast powtarzałem niekiedy, pamiętajcie, że to jest test dla was. To tak wy stoicie przed wielkim lustrem, ale wasze odbicie to są ci nasi wzmocnieńscy. Jak pan by nazwał tę siłę, która każe panu tak działać, która nieustannie pana napędza? Co pan ma takiego w sobie? Jak ten motorek określić, który daje panu napęd? Myślę, że te same napędy mają wszyscy inni ludzie. Po prostu no, trzeba coś robić dla jakiegoś ładu wewnętrznego, dla pożytku innych ludzi. Od 5 lat działa w Kudowie dzięki panu Polskie Towarzystwo Szwajcerowskie. Trochę więcej już. Więcej już. I czy postać Szwajcera to taka postać szczególnie panu bliska? Tak. Bardzo mi bliska i myślę, że bliska jest wszystkim tym, którzy się wokół tej postaci zaczynają jakoś gromadzić. Ja myślę, że u Szwajcera najciekawsze, przynajmniej dla nas, jest jego spojrzenie na życie. Szwajcer mówił o pewnej czci dla życia. Mnie się wydaje, że my to źle rozumiemy. Patrząc na jego postępowanie, nie tylko na wypowiedzi, wydaje mi się, że Szwajcer bardziej mówił o respekcie dla życia. Jest jakieś przymierze wszelkiego życia w kosmosie. I ludzkiego, i zwierząt, i owadów. To jest jakieś jedno wielkie życie. Zabijając niepotrzebnie, a istnieje zasada, nie zabijaj. Zabijając niepotrzebnie coś, działa się przeciwko sobie równocześnie. Stąd jest ten respekt dla życia u Szwajcera. Tyle lat działalności ludzi panu podobnych, a cały czas tyle nędzy, tyle poniżenia, tyle ubogich wokół. Czy ten świat nie jest skażony jakimś defektem? Dlaczego tak się dzieje cały czas? To już jest sprawa bardzo głębokiej filozofii. Trzeba by tu zaprosić paru księży i paru rabinów, ale myślę sobie, że rzeczywiście jesteśmy jakoś skażeni i tak pół dobrzy, a pół źli. I tak ten świat wygląda. Znaczy nie bardziej trzeba po prostu gromadzić się, aby zwyciężało dobro. Czy nie bardziej źli jednak jesteśmy? To nie jest tak, że jesteśmy wilkiem drugiemu? Myślę, że to jest jakoś pół na pół, ale w dziejach ludzkich chyba wygrywa ta część lepsza. Pan oprócz całej swojej działalności dla dobra
innych ludzi, znajduje czas na popularyzację innych kultur. Wiem, że zorganizował pan sympozjum, na którym mówiono o pięknie języka czeskiego. To hobby, pasja kolejna? Chciałem po prostu pokazać, że język czeski jest naprawdę piękny. Nam się wydaje, że oni mówią tak jak dzieci, śmiejemy się z tego języka. Tymczasem Czesi również śmieją się z naszego języka. Ciągle przypominam moim młodym ludziom, którzy przecież z Czechami się ciągle spotykają, że do XV wieku Polaka i Czecha według języka nie dało się rozróżnić. Mówiliśmy tym samym językiem i kiedy się wsłuchamy w mowę czeską, zwłaszcza uroczystą, to po prostu jest staropolszczyzna. Co panu sprawia największą satysfakcję w życiu? Wtedy, kiedy zauważę, że ktoś się zmienia na lepsze. To mi daje największą satysfakcję. Myślę, jeżeli jeszcze mam na to jakiś wpływ. Panie Bronisławie, jak pan spędzi Sylwestra? Za 3 dni już. Tak. No więc spędzę z żoną, z naszymi przyjaciółmi z Niemiec, z Akwizgranu, z naszymi zwierzętami. Mamy 4 koty, 2 psy. Mhm. No i tak będziemy przy kominku w domu. Ja myślę, że tego w czasie tego Sylwestra myśli wielu ludzi w całym kraju będą z panem. Pan Bronisław przekazał prezesowi Towarzystwa Walki z Kalectwem koła w Kamieniu Pomorskim, panu Zbigniewowi Szudarkowi, bohaterowi naszego poprzedniego programu, wózek inwalidzki. My ten wózek przekażemy panu Zbigniewowi. Dziękujemy serdecznie. Zwyczajny, ale jak państwo sami słyszą, absolutnie niezwyczajny. Pan Bronisław Kamiński. Ja zapraszam do nas prezesa firmy Commercial Union, pana Jarosława Myjaka. Bardzo proszę, panie prezesie. Zapraszam. Witam serdecznie pana. Panie doktorze. W imieniu Commercial Union chciałem wyrazić wielkie uznanie dla obu panów bohaterów naszego programu. Panu w szczególności za to, że ma pan w sobie tą przezorność i pamięć, że zły los może uderzyć zawsze i znienacka. A panu, panie doktorze, przede wszystkim wielkie podziękowanie za owo wytrwałe budowanie, o którym pan mówił. I pewnie też wielkie uznanie za to, że myśli pan i pokazuje pan perspektywę znacznie dalszą niż dzień jutrzejszy. A w tych czasach, kiedy jest chyba kryzys państwa jako jednostki opiekuńczej, musimy wiedzieć, że najbardziej pomóc możemy sobie samym. I jeśli panowie pozwolą, tylko taka analogia, bo taka przecież jeszcze jest misja Commercial Union w Polsce. Ochrona przed wypadkami losowymi i budowanie pomyślności na przyszłość. Jeśli pozwoli pan, wraz z najserdeczniejszymi życzeniami świątecznymi pragnąłbym wręczyć panu statuetkę zwyczajnych i niezwyczajnych wraz z bonem lokacyjnym. Dziękuję serdecznie. I także panu, panie doktorze. Gratulujemy raz jeszcze. Niech pan siądzie jeszcze z nami, panie prezesie. Usiądźcie, proszę panowie. Panie prezesie, do pana pytanie, bo to spotykamy się z okazji niecodziennej, ostatni program w starym roku. Na jakim balu pana będziemy mogli spotkać? Ja Sylwestry spędzam przeważnie domowo i bale domowe są bardzo szampańskie, bo i 50 osób można pomieścić. Mhm. Ale w tym roku chyba poszukam śniegu i kuligu, więc chyba w Zakopanem. Życzę wszystkiego najlepszego. Proponuję Kudowę. Proszę państwa, ja teraz proponuję, żebyście państwo zobaczyli, przy czym będą się bawiły nasze dzieci. Nie wiem, czy my, ale nasze dzieci pewnie przy tych melodiach będą się bawiły. Zespół ELO27.
27. Panie Bronisławie, a ja chciałbym jeszcze przekazać w imieniu pierwszego programu Telewizji Polskiej, w tym już tanecznym niemal rytmie, 5000 zł na rzecz Polskiego Towarzystwa Szwajcarowskiego, oddziału w Kudowie Zdroju i jestem przekonany, że się przyda i pan je spożytkuje najpiękniej. Przydadzą się, dziękuję. Panie, panowie, kończy się już rok 1997. Pamiętacie? W styczniu prosiłem, żeby był to rok ludzi życzliwych i myślę, że taki był rzeczywiście. A jaki będzie ten nowy, stojący na progu, 98 rok? Mam nadzieję, że będzie dobry, pogodny, radosny. Bardzo dziękuję Państwu, dziękuję sponsorom, dyrekcji, wszystkim świętym Mikołajom. Dziękuję zwłaszcza zwyczajnym, niezwyczajnym, którzy stworzyli już całkiem pokaźną rodzinę. Dziękuję im za to, że są z nami w kontakcie, za to dobre słowo im dziękuję, za życzliwość, za to, że są pośród nas. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia.